Niezależnie od pogody na trybunach zasiada kilka tysięcy Wronian, dla których pierwszoligowa piłkarska rywalizacja jest atrakcją. Mam numer, numer siedzenia, także wiem, mogę przyjść sobie parę minut przed godziną rozpoczęcia i mam miejsce zapewnione. Czy Amica jest profesjonalnym klubem? No, można powiedzieć, że w pewnym sensie tak. Jestem z Ostroga, to jest pobliskie miasteczko. Wydaje mi się, to jest duża atrakcja dla mieszkańców Wronek. Czy Amica jest klubem profesjonalnym? No, raczej tak, po działalności zarządu i zawodników chyba tak. I jakie problemy ma teraz Amica? Dobrze grać. Żadnych więcej. Czy to jest profesjonalny klub? No tak. Jeden z najbardziej w Polsce. Czy w tej chwili grą usatysfakcjonowują swoich kibiców? Proszę pana, to jest drużyna młoda. Dwa lata, mimo że zawodnicy są nie z Wronek, to są fachowcy już. Weźmy Ziobera, Fedoruka, ale kwestia zgrania drużyny, to jest jednak parę lat. Uważam, że w tym roku, w przyszłym możemy godnie zastąpić widzę Wielebie. Ambicje kibiców Wronek są duże. Wiedzą o tym działacze, a może raczej zarząd holdingu, który postanowił stworzyć profesjonalną drużynę. Zarząd holdingu myśli perspektywicznie. Nadal inwestuje w sport. Niedawno jeszcze mały, prowincjonalny stadion każdego dnia staje się nowoczesnym obiektem. Amica jest jednym z wielu klubów polskiej ligi, które ma zapewnione pełen budżet tego klubu. Mamy pełne finansowanie, mamy źródła finansowania, które są nie na rok, nie na dwa, tylko są stałe. I uważam również, że idea powstania tego klubu również świadczy o jego profesjonalizmie. Wszystko jest pokładane. Ja jako trener, zawodnicy nie muszą się martwić o żadne problemy, żadne. Sprzętowe, boiskowe, wszystko tutaj się buduje powoli, spokojnie, ale chcemy żeby stadionik powstał ładniejszy. I w sumie zespół też jeszcze będzie w przebudowie i dążymy do tego, żeby Amica w najbliższym czasie, może za rok, może za dwa, pokazała się już w Europie. Myślimy tutaj o oświetleniu, bo trybuny kończymy, 2000 krzesełek montujemy, a myślę, że do końca rozgrywek tego sezonu 96-97 może uda się zrobić oświetlenie sztuczne. Na razie wysiłek kierownictwa klubu piłkarze nagradzają kolejnymi zwycięstwami. Tak było w meczu z uczestnikiem europejskich pucharów, Chorzowskim Ruchem. Jedyną bramkę zdobył w 33 minucie Jacek Ziober, który otrzymał piłkę wprost na głowę od Adama Fedoruka. Zwycięstwo nad Ruchem pozwoliło piłkarzom Amiki powrócić na fotel lidera. Proszę Państwa, obok Amiki...